przedszkole pod Zielonym Liskiem, które w Sierklańcu działa, jest przedszkolem gminnym. Dalej będzie działać w tym miejscu, w którym jest, i tu chciałbym rozwiać obawy rodziców czy opiekunów, których dzieci uczęszczają do tego przedszkola albo mają uczęszczać od września, bo mamy rekrutację zakończoną, żeby się nie martwili. Ta informacja, która się pojawiła, faktycznie jest prawdziwa. Siostry Boromeuszki, które są właścicielkami całego tego terenu i od których my dzierżawimy część tej nieruchomości z przeznaczeniem na przedszkole pod Zielonym Liskiem, podjęły decyzję jako właścicielki o chęci zbycia. Dzisiaj jestem drugi dzień po urlopie w pracy. To był pierwszy z możliwych terminów, kiedy umówiliśmy się w Mikołowie na spotkanie z siostrą generalną zakonu, siostrą Pauliną Łubą i z siostrą ekonom. Byliśmy tam razem z panią wójt. Rozmawialiśmy i powiedzieliśmy, że gmina jest zdecydowana, żeby to przedszkole kupić. A siostry potwierdziły nam, na razie w formie ustnej, ale zmaterializuje się to za chwilę w postaci pisemnej, że jedynym dla nich partnerem do sprzedaży tej nieruchomości, w której funkcjonuje dzisiaj gminne przedszkole, będzie gmina Świerklaniec. To przedszkole tam praktycznie jest od zawsze. Kiedyś była to ochronka przeprowadzona przez siostry, założona tak przez Donesmarków. Potem po wojnie również prowadzona przez siostry, ma od czasów, o ile ja pamiętam dobrze, od czasów komunistycznych było tam przedszkole i te umowy dzierżawy, które my mamy, to już są od początku lat 80., kiedy aktualizowaliśmy wysokość czynszu tego dzierżawnego i przedłużaliśmy ją na kolejne 10 lat, to był grudzień roku 2020. Gdzieś tam kiedyś siostry wspominały tak, że będą być może w przyszłości zainteresowane zbyciem. No teraz taka sytuacja się pojawiła, więc my nie rozważaliśmy absolutnie innej opcji, jak tylko takiej, żeby gmina Świerklaniec po prostu to kupiła. Pragnę wszystkich uspokoić. Przedszkole było we władaniu gminy i zrobimy wszystko, żeby dalej tak było, czyli staniemy się właścicielem.